Witamy w świecie Dacci. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym w salonie sprzedaży samochodów marki Dacia w Lublinie. Zapraszam na następny film. W dzisiejszym odcinku, dzięki pomysłowi jednego z internautów, pokażę, jak zamontować wideorejestrator bez użycia narzędzi, oczywiście w Dacia Duster. Zapraszam. Rzecz wydawałaby się prozaiczna, ponieważ możemy przykleić do szyby wideorejestrator, pociągnąć kabelek, i podpiąć go pod gniazdo ładowarki. Tak? Tylko że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten wideorejestrator zamontować po ludzku, żeby kabel nie wisiał i nie przeszkadzał. Wybór miejsca do przyklejenia wideorejestratora, wydaje mi się, powinniśmy przemyśleć. Nie tutaj, nie tutaj. Według mnie najbardziej odpowiednim miejscem jest to miejsce, ponieważ nie zasłania kierowcy widoku do przodu. Oczywiście pasażer będzie mógł spoglądać na wyświetlacz, ale tu pasażer raczej nie decyduje o bezpieczeństwie. Kierowca jest tutaj najważniejszy, najważniejsze, że nie przeszkadzał. Polecam to miejsce prawie że idealnie. Kabel zasilający do wideorejestratora zazwyczaj jest bardzo długi. Sensownie byłoby go ukryć, żeby nie wystawał, nie szpecił wnętrza auta. I teraz pokażę, jak to zrobić. Zaczniemy od tyłu, czyli podłączę pod gniazdo ładowarki i prowadzę kabel. Dociskam ten element między dociskam kabel między elementy plastikowe. On nie musi tam głęboko wchodzić. Wystarczy, żeby się trzymał. Następnie zaczepiam o zawiasy schowka i wyprowadzam do uszczelki drzwi. Taką długość potrzebuję do poprowadzenia wzdłuż uszczelki drzwi. Następny element, czynność, jaką wykonam, zdejmę uszczelkę. Zabieramy się za zdjęcie uszczelki. Śmiało, ona nie jest przyklejana, ona jest wciśnięta na elementy konstrukcyjne. Zdjęcie jej nie powoduje żadnej komplikacji. I mamy kabelek. I prowadzimy go aż do słupka. Za chwilę zdemontuję słupek i poprowadzę kabel, większość kabla przez słupek do góry, do podsufitki. Demontujemy słupek. Energicznie wyciągamy go z zaczepów. Nic się złego nie dzieje. Nie urywamy żadnych elementów, ani ich nie demontujemy do końca. I to wystarczy. Tutaj mamy przestrzeń, w którą możemy włożyć przedłużacz kabel wideorejestratora. Prowadzimy kabel. Zwróćcie uwagę, zakładam za te elementy plastikowe. Jest. Będziemy mieli tutaj nadmiar tego kabla. Łatwiej go będzie schować nam właśnie w słupku niż w podsuficie, dlatego ja w tej chwili podłączę wideorejestrator. Chowam w podsuficie krótki element tego kabla, a resztę chowam w słupku. Tam jest dużo miejsca, zmieści się cały nadmiar kabla zasilającego.
tutaj ucieka. O, i już słupek jest przypięty. To jeszcze tego kabla schowamy. I zakładamy uszczelkę. Po kolei od ostatniego elementu, gdzie została zdjęta. Ładnie. Tutaj nam kapel się trochę poluzował. Możemy go naciągnąć. Pamiętajcie, tutaj za nawiasy schowka. Tutaj go wciskamy za element plastikowy. I zostało nam małe kółeczko. Zajęło nam to 5 minut. Narzędzia, wyłącznie ręce. Mam nadzieję, że ten filmik z cyklu Rady i Porady podobał się Wam. Mam nadzieję, że będzie pomocny przy montażach wideorejestratorów w Waszych samochodach. Jak widzieliście, nie jest to trudne, nie jest to czasochłonne. Trzeba wiedzieć po prostu jak. Jeżeli macie jakieś pytania, dzwońcie do mnie albo do Maćka, lub Maćka lub do mnie. Nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie ma, żeby dzwonić do nas, a nie do innych sprzedawców niezaangażowanych w naszą twórczość, niezaangażowanych w życie kanału Carrara Dacia Lublin. Podajemy nasze telefony komórkowe, podajemy nasze maile. Dzwońcie, mailujcie, jeżeli przychodzicie do salonu, krzyczcie. Witamy w świecie Daci. To jest hasło przewodnie. Nasz bohater odcinka, czyli wideorejestrator, dumnie spogląda przed siebie. Strzeże, pomaga. Warto mieć coś takiego w samochodzie, bo w sytuacjach kryzysowych na pewno przyda się coś nagranego. Jeszcze raz dzięki za lajki, za komentarze. Odwiedzajcie nas na kanale, odwiedzajcie nas na stronie internetowej www.dacia-lublin.pl. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych odcinkach.